Cześć. Ten film będzie krótki, dlatego w pierwszych 10 sekundach przejdę do sedna. Marka Skrojone, którą współtworzyłam na początku grudnia, zakończyła swoją działalność. Niektórzy z Was już pewnie wiedzą coś na ten temat z mediów społecznościowych, bądź ze strony internetowej, bądź z mojego posta w zakładce społeczności na YouTubie, bo jest taka zakładka, czasami tam coś piszę. Na początku przede wszystkim chciałam Wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować za zakupy, za każde jedno zamówienie, za wsparcie, za każde polubienie na mediach społecznościowych, za setki, jak nie tysiące wymienionych wiadomości na Instagramie, Messengerze bądź mailowo. Bardzo, bardzo dziękuję. Mimo że Skrojone nie było głównym fundamentem tutaj mojej działalności na YouTubie czy w prywatnych mediach społecznościowych, to jednak dzieliłam się tutaj z Wami tym, że zakładam markę, nagrywałam kulisy, informowałam, co nowego wychodzi w danej kolekcji oraz zachęcałam, bo to była moja marka własna, którą współtworzyłam, do zakupów, dlatego nagrywam ten film, ponieważ tak naprawdę czuję, nie wiem jak Wy, ale ja czuję, że byliście częścią Skrojone. I przepraszam wszystkich, którzy nie zdążyli zrobić zakupów, a chcieli. Chciałam tylko krótko powiedzieć, że będzie taka jedna okazja, prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku, ponieważ na własnej domenie, prawdopodobnie na domenie bokiej.pl, będę wyprzedawać moją część ubrań, które pozostały ze Skrojonych. Będę wyprzedawała wszystko oprócz bielizny menstruacyjnej, bo na nią mam nieco inny pomysł i pracuję już nad czymś nowym. I wyprzedaż odbędzie się z racji tego, że z różnych powodów zdecydowałam, że rzeczy ze Skrojone nie będę przenosić rzeczy ze Skrojone do tego, nad czym teraz pracuję. Jeszcze trzy zdania na temat dopełnienia formalności, jeżeli chodzi o obiecane przelewy charytatywne na Fundację Kapitana Światełko oraz zamek menstruacyjny La Bonjour oraz wpłatę na Fundację Kosmos dla Dziewczynek za kolejny, drugi rok działalności Skrojone zostały z mojej strony uregulowane. I nie jest to standardowy film, mam w planach, że w sobotę o 9 pojawi się normalny, standardowy film, będę go jutro nagrywać, trzymajcie kciuki. A korzystając z okazji, że jest to pierwszy film w nowym 2023 roku, chciałabym Wam złożyć życzenia noworoczne. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego, bądź od kilku poprzednich. Także póki co dziękuję za uwagę i za poświęcony czas. Do następnego filmu, pa!